Dzień dobry Państwu. Tu Andrzej Gremek, pracownik umysłowy. Chciałbym dziś poruszyć temat spożywania trunków, które nawet ludzie nie wiedzą, co spożywają. Dlaczego? Właśnie, chciałbym nadmienić. Dzisiaj spożyłem alkohol. Proszę bardzo. Hausze, ha, ha, ha. Dlaczego? Stąd ten śmiech. Naprawdę. I to jest bardzo dobry trunek. Koński ma śmiech. 52%. I znowu. I tak cały dzień dzisiaj mam. Czyli może być tak, że człowiek wypije coś innego i jest jakby załamany, a kto wypije coś takiego, niestety. I tak cały dzień mamy. Wesoło i tego. Koński śmiech. Czyli koński śmiech, no niestety. Stąd ten śmiech się bierze. I chciałbym jeszcze zaapelować do widzów, żeby już widzowie nie przysyłali dla Krzyśka tego miodu. Miodu ludzkiego, gryczanego, miodowego, rzepakowego, wielokwiatowy, spadziowy. Spadziowy nawet tego, dlatego że on to po nocach spożywa. I po co ja mam się z tego smrodu męczyć? Dlatego, jeśli chcecie już wysłać dla niego ten miód ludzki, czy tego, albo wyślijcie coś takiego, albo ewentualnie wysyłajcie w mniejszych słoiczkach, niebitrowych, małych, po musztardzie, czy coś tego. Szybko zjeść, szybko... Wydali. Szybko ta woń się rozniesie po mieszkaniu, bo litrowy słoik, no to niestety, no. Będzie siedział godzinę, to spożywał i tego, no i... A ja muszę cierpieć. Ewentualnie... muszę Krzyśka poczęstować czymś takim, to może też zacznie się śmiać. I na zakończenie pozdrawiam wszystkich widzów, dziękuję bardzo za oglądalność. Miłego popołudnia.